Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam książki mojego życia, zwane również moimi ulubieńcami wszechczasów, książkami, które rozpierniczają system i to totalnie, i choćby gwoździe z nieba leciały, zdania nie zmienię, uważam, że te książki są przegenialne, więc podzieliłam je sobie tutaj na takie cztery grupki: książki mojego dzieciństwa, okresu nastoletniego, bardzo ubogi okres studencki oraz czasy booktube'owe, które zapewne doskonale znacie, jeżeli obserwujecie mnie, zwłaszcza od samego początku mojej działalności na booktubie, więc zaczniemy sobie może tak chronologicznie od książki, od której wszystko się zaczęło. To znaczy, zanim ta książka pojawiła się w moim życiu, czytałam takie bardziej krótkie formy, można powiedzieć, bo baśnie braci Grimm, i to te nieocenzurowane z obcinaniem paluchów, siostrze Kopciuszka, czy baśnie Andersena, miałam takie przerażające wydanie, w którym nie mam zielonego pojęcia, co widziałam, ale bardzo lubiłam to wydanie i bardzo lubiłam baśnie Andersena. Jednak pierwszą powieścią, którą przeczytałam, dzięki której zaczęłam sięgać po inne książki, jak Karolcia Marii Kryger, nie wiem, czy pamiętacie tę dziewczynkę z tym niebieskim koralikiem, który spełniał życzenia, chyba tak mi się wydaje, i potem było Witaj Karolciu, czyli Karolcia z taką niebieską kredką albo ołówkiem, a potem czytałam Cudaczka Wyśmiewaczka i inne książki, więc taką moją pierwszą powieścią, tak mi się wydaje, tak pamiętam to, jest 101 Dalmatyńczyków Dodie Smith. Zaczęło się oczywiście od animacji Disneya, którą na maksa kocham, oglądałam ją z moją babcią, no i potem zażyczyłam sobie książkę i tę książkę dostałam, wydaje mi się, że chyba od mojej chrzestnej, ale też... tego za bardzo nie pamiętam, nawet nie pamiętam, ile lat miałam, gdy czytałam tę książkę, więc to jest właśnie to moje wydanie z dzieciństwa, już bez obwoluty, niestety w takim stanie bardzo rozlatującym się, bez kilku stron, co prawdopodobnie związane jest z tym, że ta książka była bardzo źle sklejona, no i też wydaje mi się, że do takiego stanu doprowadziło ją nie moje namiętne czytanie tej książki, bo czytałam ją z milion razy, ale na pewno dzieci, które do nas przychodziły, znajomi rodziców z dziećmi, mama dawała im moje książki, moje zabawki. Przecież ja nawet o moje Barbie dbałam, nigdy ich nie malowałam, nigdy nie obcinałam włosów, o książki też zawsze dbałam, więc to niemożliwe, żeby to była moja sprawka. Także jest to książka, która też rozbudziła taką moją miłość do zwierząt i miałam myszkę, miałam dwie świnki morskie, chciałam mieć psa, zawsze chciałam mieć psa, ale rodzice się nie zgodzili, miałam kota i chyba wydaje mi się, że właśnie dlatego zostałam kociarą. Także jeżeli chodzi o 101 Dalmatyńczyków, książka mojego dzieciństwa, tak bardzo kocham, że musiałam kupić sobie, od razu Wam może pokażę, dwa wydania. Właściwie jedno kupiłam, drugie otrzymałam w prezencie od wydawnictwa Nasza Księgarnia, więc może od tego zaczniemy. Dostałam tę książkę na targach książki we Wrocławiu. Bardzo mocno kocham to wydanie. Ono ma bardzo dużo ilustracji i ma całkiem taką śmieszną Cruellę tutaj. O, w ogóle te ilustracje w tej książce są przepiękne. Także dzisiaj będzie filmik z dygresjami, bo będę musiała Wam pokazać tutaj dużo rzeczy, o wielu rzeczach opowiedzieć. Na Cruellę akurat nie mogę się natknąć, więc może po prostu pokażę Wam Cruellę z drugiej książki, którą mam. To jest wydanie z Folio Society po angielsku. I tutaj ta Cruella, ona była taka przerażająca. Pamiętam, że tak trochę bałam się Cruelli, gdy byłam mała. I pamiętam, że lubiłam tę piosenkę Cruella Demon. I pamiętam też, że nie podobał mi się ten film, który potem się pojawił. To takie live action 101 Dalmatyńczyków, tylko biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj wyglądają live action Disneya, to uważam, że tamten film jednak wcale nie był taki zły. Także to jest Cruella z tego mojego wydania, z Folio Society. No po prostu mistrzostwo świata, kocham ilustracje w tym wydaniu, kocham Dalmatyńczyki, książka, od której wszystko się zaczęło. Kolejną książką, taką dosyć dla mnie bardzo ważną, właściwie to książkami, są opowieści z Narni. Te książki pokazały mi bowiem taki fantastyczny świat, można powiedzieć. Okej, Karolcia miała jakiś tam, wiecie, koralik, który spełniał życzenia. Natomiast to, co działo się tutaj, pamiętam, że za sprawą tej książki miałam taką obsesję na punkcie szaf, gdzie widziałam jakąś szafę, zaglądałam do niej i sprawdzałam, czy gdzieś na tyłach nie kryje się jakieś przejście do magicznej krainy. Właśnie wszystko dzięki tym książkom. Moja ulubiona część to Srebrne Krzesło i dalej czekam na ekranizację. Mam nadzieję, że się jej doczekamy, także pamiętam też, że nie miałam własnego egzemplarza tej książki, tylko pożyczałam tą książkę od mojej sąsiadki. Mama mojej sąsiadki pracowała w bibliotece, miała dużo fajnych książek w domu i właśnie czasami pożyczałam od niej jakieś książki, pożyczałam opowieści z Narni i wydaje mi się, że ona miała jakieś takie wydanie, może nawet podobne. Ja sobie to wydanie kupiłam po latach, bo właśnie tak bardzo chciałam mieć opowieści z Narni, ponieważ to też jakoś tak bardzo mocno kojarzy mi się z moim dzieciństwem i też właśnie to jest ta taka pierwsza książka, książki, które wprowadzały mnie w świat fantazy, można powiedzieć, także naprawdę bardzo mocno je kocham. Także teraz przejdziemy sobie do czasów, gdy byłam nastolatką, miałam 13 lat, strasznego koszmaru.
koszmary. Nie mogłam spać w nocy, więc stanęłam przed moją biblioteczką, która była właściwie taką domową biblioteczką. Były tam książki i moje, i taty, i mamy. Jeżeli chodzi o książki mamy, królował King, więc King nie jest dobry na koszmary. Kiedy macie koszmary, nie sięgacie po Kinga, więc stwierdziłam, okej, dobra, tata kocha Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima, więc przeczytam Trzech Muszkieterów Aleksandra Dima i oczywiście, dobra, nie będę naginać prawdy, bo to nie było tak, że wiecie, otworzyłam tę książkę, a dopiero zamknęłam całą historię po przeczytaniu w 20 lat później oraz Wicehrabiego de Bragelonne, bo w międzyczasie trzeba było chodzić do szkoły i ogarniać inne rzeczy, ale byłam naprawdę bliska tego, żeby tak zrobić, ponieważ Trzej Muszkieterowie, to co zrobił ze mną Aleksander Dima, ta moja obsesja na punkcie D'Artagnana, Athosa, Porthosa, Aramisa, piękna historia o przyjaźni, odwadze i Milady de Winter i kardynał Richelieu, słuchajcie, tak bardzo kochałam Trzech Muszkieterów, że po pierwsze mam wrażenie, że to właśnie Aleksander Dima otworzył mnie na książki historyczne do tego stopnia, że byłam chyba jedną z niewielu osób w klasie, która kochała Krzyżaków, Sienkiewicza. Pamiętam, że moje koleżanki na przykład uwielbiały Anię z Zielonego Wzgórza, ja nie przepadałam za Anią z Zielonego Wzgórza. Za to kochałam Dywizjon 303, kochałam Krzyżaków, musiałam mieć coś historycznego, czy jakieś bitwy, czy coś. I wydaje mi się, że to jest zasługa Aleksandra Dima, także z jednej strony dzięki niemu pokochałam powieści historyczne, z drugiej strony zaczęłam sięgać po książki francuskich autorów, także zaraz przejdziemy sobie do pewnego francuskiego autora, ale jeszcze jeżeli chodzi o Dima, chciałabym dodać dwie rzeczy. Otóż byłam tak bardzo mocno wkręcona w Dima, nie wiem czemu odpaliło mi się to dopiero w liceum, to znaczy byłam w niego wkręcona już w wieku tam 13 lat, ale wydaje mi się, że w liceum być może pojawił się jakiś film z muszkieterami albo robiłam reread tej książki, nie mam pojęcia o co chodziło, ale kiedyś właśnie razem z moją koleżanką Kasią chodziłyśmy do szkoły, umawiałyśmy się w jakimś tam miejscu i sobie szłyśmy do tej szkoły i pewnego dnia padało, ja miałam niebieską parasolkę, ona miała czarną, więc oczywiście ja byłam D'Artagnanem i kazałam być Rochefortem. Kasia nie chciała się w to bawić, wiecie, była poważną licealistką, a nie po prostu, no, wiecie, byłam w gorącej wodzie kąpana, utożsamiałam się z D'Artagnanem i po prostu walczyłam z nią na parasolki, ja walczyłam, Kasia raczej nie brała w tym udziału i byłam cała mokra. Pamiętam, że wtedy padało, skakałam po kałużach i akurat na pierwszej lekcji była historia i zostałam wzięta do odpowiedzi, tak stałam taka mokra pod tą tablicą, bo byłam po prostu cała mokra, całe dżinsy mokre od tego skakania po kałużach, więc mam takie właśnie miłe wspomnienia z muszkieterami. Także jeżeli chodzi o Aleksandra Dima, poza muszkieterami, żeby nie było, bo generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że muszkieterowie, oni przyćmili trochę inne książki Dima, dlatego, że to był mój pierwszy Dima, tak? Po prostu Dima na punkcie którego oszalałam. Także tutaj chciałabym zwrócić honor hrabiemu Monte Cristo. I tak się cieszę, że mam te wydania, że ostatnio je sobie kupiłam, bo po prostu je kocham. Więc Hrabia Monte Cristo, najlepsza powieść o zemście. Nie ma lepszej powieści o zemście. To jest arcydzieło literatury światowej. Naprawdę błagam was, czytajcie Hrabiego Monte Cristo. Czytajcie też Królową Margo. I tak sobie wychwyciłam w sumie na filmiku, oglądając kadr, który tutaj sobie stworzyłam, że przecież mam Królową Margo, tylko to nie jest Królowa Margo, którą ja czytałam właśnie w czasach takich podstawówkowo-licealnych, chociaż wydaje mi się, że Królową Margo czytałam już w liceum, ponieważ to był egzemplarz oczywiście z biblioteki, to sobie kupiłam jakiś czas temu. Trochę trudno namierzyć ładne wydanie Królowej Margo. W każdym razie jest to książka, dzięki której do końca życia zapamiętam, że Noc Świętego Bartłomieja z 23 na 24 sierpnia 1572 roku, wtedy doszło do rzezi Genotów. Więc właśnie jeżeli chodzi o Dima, dzięki niemu tak trochę brulowałam na lekcjach historii, jeżeli omawialiśmy jakieś tam rzeczy związane z Francją i akurat te, które były opisywane przez Dima, bo na przykład doskonale wiedziałam, kim był kardynał Richelieu. Co prawda Dima odmalował go w bardzo czarnych barwach, bo oczywiście Richelieu nie był taką, wiecie, szarą eminencją, jak Dima go przedstawił, to był genialny polityk, no ale wiedziałam, kim był kardynał Richelieu, kardynał Mazarini, no i generalnie wiedziałam tam różne rzeczy z historii Francji właśnie dzięki książkom Dima, które kocham na maksa, także że bardzo mocno polecam. No i teraz tak będę trochę skakać w czasie do takiej niedalekiej przeszłości. Chodzi o to, że chciałabym dokończyć wątek francuskich autorów, bo właśnie dzięki Dima zaczęłam czytać francuskich autorów, między innymi Stendala. Aczkolwiek tę książkę kiedyś uwielbiałam. Wiem, że ona opowiada o Julianie Sorelu bodajże, że on był takim karierowiczem, ale nic więcej z tej książki nie pamiętam. Poza tym, że pojawił się tu jakiś taki wątek nawiązujący do Królowej Margo Dima, więc będę musiała sobie tę książkę odświeżyć, więc teraz nie wiem, czy ona jest moim ulubieńcem.
ulubieńcem, kiedyś na pewno bardzo ją lubiłam, ale chcę pokazać jako taki przykład właśnie takiego francuskiego autora, po którego sięgnęłam dzięki Dima, bo Dima otworzył mi oczy na literaturę francuską. Ja nawet poezję francuską czytałam, a przecież ja nie znoszę poezji, więc właśnie to zrobił ze mną Dima. Także kolejnym takim autorem, którego odkryłam dzięki niemu i to po prostu była miłość przeogromna od dosłownie pierwszej linijki, mam wrażenie, to był Victor Hugo i jego Nędznicy. Powieść przegenialna, jeżeli chodzi o kreację bohaterów, jeżeli chodzi o opisanie tych wszystkich przemian społecznych we Francji, jeżeli chodzi o postać Gawrosza. Słuchajcie, tak bardzo zakochałam się w nędznikach Victora Hugo, że przeczytałam również Gawrosza. Gawrosza, czyli taką książkę Victora Hugo, tylko że to nie była taka książka jakby osobna historia, tylko to były rozdziały poświęcone Gawroszowi, które znajdziemy w nędznikach, wyjęte z tej książki i wsadzone właśnie do takiej osobnej książeczki, tylko o tym chłopcu, który on, powiedzmy, że bieda, nędza nie były mu obce i to był chłopiec, który pomimo tego, że no właśnie był biedny, tak, nie miał niczego, on miał taką jakąś, nie wiem, radość życia, pogodę ducha zachowywał, miał taką chęć walki o wolność, po prostu Gawrosz doprowadził mnie do łez w pewnym momencie tak bardzo, że nie mogę powiedzieć, o co chodzi, bo to będzie spoiler, ale naprawdę bardzo mocno kocham Gawrosza, bardzo mocno kocham nędzników i bardzo mocno zachęcam was do tego, żebyście zapoznali się z nędznikami, więc teraz wleci taka polecajka audiobookowa, ponieważ jeżeli chodzi o nędzników, jeżeli przerażają was te gabaryty, chcielibyście zabrać się za Victora Hugo, ale po prostu, no wiecie, to ma tyle stron, to proponuję zacząć od albo Gawrosza, albo od audiobooka. Jeżeli chodzi o audiobooka, tutaj chciałabym powołać się oczywiście na BookBeat, także przypominam o tej aplikacji, przypominam o moim kodzie Anita. Jeżeli skorzystacie z niego podczas rejestracji do BookBeat, otrzymacie 30-dniowy darmowy dostęp do tej aplikacji, żebyście mogli skorzystać z pakietu BookBeat Basic, żebyście mogli go sobie przetestować. Więc w ramach testowania możecie spróbować odpalić sobie nędzników, czy ten audiobook wam odpowiada, czy nie. Mam nadzieję, że tak, bo czyta go Marek Walczak, który czytał też rewelacyjnie Hrabiego Monte Cristo. Słuchajcie, Hrabia Monte Cristo w audiobooku to mistrzostwo świata, więc też tego audiobooka bardzo mocno wam polecam. I to, co chciałam powiedzieć o nędznikach właśnie Victora Hugo, których znajdziecie w BookBeat, to to, że mamy tutaj wersję pełną i wersję skróconą. Czyli jeżeli chodzi o wersję skróconą nędzników, to po prostu ta wersja skrócona, ona jest pozbawiona takich fragmentów, które nie mają jakiegoś tam wpływu na fabułę, więc oczywiście zakładam, że gdy już zaczniecie tego słuchać, to przesłuchacie w całości pełną wersję, no ale może po prostu ktoś na początku nie jest pewien, czy ta pełna wersja jest dla niego, to od razu mówię, że tutaj również jest wersja skrócona tego audiobooka i że to jest takie dosyć ciekawe rozwiązanie, żeby zainteresować kogoś właśnie twórczością Victora Hugo, więc bardzo mocno polecam tego audiobooka, zwłaszcza, że on jest czytany przez Marka Walczaka, więc Marek Walczak jak Filip Kosior to życie, jeżeli chodzi o lektorów, naprawdę bardzo mocno polubiłam się ostatnio z tym, jak on właśnie czyta książki, więc bardzo mocno polecam i raz jeszcze przypominam o moim kodzie do BookBeat Anita, link do BookBeat znajdziecie w opisie poniżej. Także pozostając w moich licealnych czasach, zanim zapomnę, nie, czekajcie, dobra, moment, mamy licealne czasy, tu jest Victor Hugo, ale musimy trochę się cofnąć i jeszcze do, powiedzmy, końcówki podstawówki, bo tutaj chciałam zakończyć po prostu wątek francuski. No i przejdziemy sobie do Parku Jurajskiego Michaela Crichtona. To była miłość, to była przeogromna miłość. W ogóle miałam tę książkę, wiecie co, w takim wydaniu, jak Milczenie owiec, takie właśnie wydanie z wydawnictwa Amber, tylko komu się oddałam? Być może Zuzie zaksiążkowanej, być może komuś innemu, bo pamiętam, że ktoś u mnie był i ja mu mówiłam, że Crichton jest taki świetny i oddałam swój Park Jurajski, bo akurat to wydanie mi się nie podobało, więc tak, jeżeli chodzi o Park Jurajski, ta książka po prostu też pozamiatała totalnie. Kocham ją z dwóch powodów. Przede wszystkim dla tej przygody i dinozaurów tutaj, na kartach tej książki, a po drugie to, że dzięki tej książce mamy tą świetną ekranizację Steve na Spielberga. Po prostu gdyby nie ta książka, podejrzewam, że taki film nigdy by nie powstał, a jednak ten film, on był też taki dosyć przełomowy, jeżeli chodzi o lata 90., o zastosowanie animatroniki, efektów komputerowych. No przecież, gdy zobaczyłam dinozaury po raz pierwszy na dużym ekranie, na żywo powiedzmy, to tak się popłakałam ze szczęścia, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Więc jeżeli chodzi o Park Jurajski, też mam taką anegdotkę, to akurat jest związane z moim liceum. Nie wiem, o co chodziło. Może wychodziła kolejna część Parku Jurajskiego, że znowu wkręciły mi się dinozaury. Mianowicie chodzi o to, że tak bardzo gadałam o dinozaurach, że moja koleżanka Renata przyniosła do szkoły
jajko, które podpisała raptorek. No to stwierdziłam, okej, dobra, dostałam jajko, wchodzę w to, bawię się. No i przez cały dzień chodziłam z tym jajkiem, kładłam na ławce, wiecie, dbałam o to jajko, żeby raptorek mi się wyklął. I to było takie naprawdę niesamowite, że choć moi znajomi ze szkoły, moi przyjaciele nie czytali tych samych książek co ja, albo w ogóle jakoś tak mniej czytali, to jednak jakoś wspierali moje pasje i kiedy widzieli, że jestem zajarana na punkcie czegoś, to potrafili mnie tak miło zaskoczyć, więc to jest takie moje miłe wspomnienie właśnie z Parkiem Jurajskim, książką, którą kocham na maksa, więc przy okazji może daję znać, że niebawem pojawi się Zaginiony Świat, wydawnictwo Wesper to wydaje jakoś w sierpniu i jeżeli chodzi o tą książkę, tam na okładce jest raptorek, więc koniecznie będę musiała mieć tą książkę, także Park Jurajski odkładam, naprawdę bardzo mocno kocham tę książkę, no i skoro wyciągnęłam Thomasa Harrisa, why not, generalnie rzecz biorąc, te książki też podsunął mi tata, to był też, wydaje mi się, koniec podstawówki, kiedy zapoznałam się z Milczeniem Owiec, ta książka nawet ma taką, wiecie, okładkę, jakie miały zeszyty, nie? W szkole, więc tak, Milczenie owiec, Hannibal Lecter. Wydaje mi się, że to był taki mój pierwszy thriller, można powiedzieć. Dobra, czytałam też Kinga, dzięki mamie, ale jakoś tak King, dobra, Carrie, Lśnienie, to też czytałam, ale jednak jakoś tak miałam obsesję na punkcie Hannibala Lectera. Uważam, że to jest świetnie wykreowana postać, więc wydaje mi się, że właśnie dzięki temu zaczęłam później sięgać po jakieś takie kryminały czy thrillery, więc bardzo mocno polecam. Wszystkie trzy części mi się podobały z tego, co pamiętam. Nie wiem, jak teraz bym do tego podeszła, ale no, kiedyś mi się to wszystko bardzo podobało, więc polecam Thomasa Harrisa bardzo, bardzo mocno. I jeżeli chodzi o takie kryminalne historie, to może teraz też znowu przeskoczymy trochę w czas, się tym razem do 2002 roku, bo właśnie wtedy pojawił się Klub Dima Arturo Perez Reverte. Generalnie rzecz biorąc o tej książce przypomniał mi Okoń, bo ostatnio oglądałam Bóg Okonia i patrzę, o, Klub Dima Arturo Perez Reverte i nagle, Anita, dlaczego w ogóle o tej książce nie mówisz, dlaczego jej nie polecasz? Ano dlatego, że jak zauważyliście, ja lubię w książce machać w filmie, machać książkami, a tej książki nie mam, ponieważ komuś pożyczyłam i już jej nie odzyskałam, a miałam takie ładne wydanie w białej okładce i tam były różne takie ilustracje, i te ilustracje czymś tam się różniły. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Klub Dima, to jest taka powieść, taka trochę kryminalno-przygodowa, można powiedzieć, w której są dwa wątki. Jeden związany z Dima i już macie odpowiedź na pytanie, dlaczego gdy zobaczyłam tę książkę w księgarni, od razu ją kupiłam i przeczytałam, bo Dima. Drugi wątek jest taki bardziej demoniczny i właśnie ten wątek został uchwycony przez Polańskiego w filmie Dziewiąte Wrota z Johnem Deppem. To właśnie ten film bazuje na Klubie Dima, tylko właśnie wziął ten wątek demoniczny z tej książki, więc mam tutaj takie dwa wątki i generalnie rzecz biorąc ta książka trochę przypominała mi, wiecie co, powieści Dana Browna, na punkcie których kiedyś była totalna obsesja, ludzie czytali te książki, chodzi o Kod Leonarda da Vinci, moja sąsiadka nawet kupiła sobie obraz Ostatniej Wieczerzy i tam z lupką nad tym obrazem siedziała, bo podobno w książkach w Kodzie Leonarda da Vinci coś tam było z tym obrazem. Albo w którejś części Kodu Leonarda da Vinci, nie wiem, ja tych książek nie czytałam, bo generalnie rzecz biorąc, ja zawsze działałam na takiej zasadzie, że jak wszyscy coś czytają, to ja w ogóle nawet do tego nie podchodzę, nie zabieram się, nie ma takiej opcji, nie będę tego czytać. I tak właśnie było z Kodem Leonarda da Vinci i w ogóle z książkami Dana Browna. Potem chyba spróbowałam i przeczytałam, ale jakoś tak, nie, Klub Dima, Klub Dima, Klub Dima, zostańmy przy tym, Klub Dima. Więc Klub Dima, Arturo Perez Reverte, książka, dzięki której właśnie polubiłam też takie książki kryminalno-przygodowe, bardzo mocno mi się podobała, więc teraz przejdziemy sobie do Tolkiena. Tutaj jest Tolkien. To jest Tolkien, moi drodzy. Władca Pierścieni. Książka, która otworzyła mnie na fantastykę. Takim moim wstępem do fantastyki były oczywiście opowieści z Narni, ale książką, która rozbudziła we mnie fascynację innymi światami, takimi, wiecie, fantazy, to właśnie Tolkien. Zaczęło się od Władcy Pierścieni. Później czytałam inne dzieła Tolkiena i byłam tak w niego wkręcona, że właśnie brałam też udział w konkursie tolkienowskim. Zająłam trzecie miejsce, z tego co pamiętam. No i dostałam w nagrodę książki Sapkowskiego, które od razu komuś oddałam, bo nie chciałam wtedy czytać Sapkowskiego, nie wiem, po prostu byłam na etapie Tolkiena i udawałam, to znaczy udawałam, uczyłam się języka elfickiego, czy wydawało mi się, że uczę się tego języka i miałam takie różne w ogóle fazy na Tolkiena, że pamiętam jak kiedyś byłam na biwaku, trochę za dużo alkoholu, biegałam po lesie i krzyczałam, że enty mnie podrywają, a po prostu zahaczałam się o drzewa, więc właśnie to był taki poziom wkręcenia w świat Tolkiena, także jeżeli chodzi o Tolkiena,
Tolkiena. Dlatego czasami właśnie boli mnie serce, gdy czasami zdarza mi się oglądać jakieś takie filmy różnych twórców, którzy polecają fantastykę, tak, na dzień dobry, tak? Od jakiej fantastyki najlepiej zacząć? I często tam słyszę, że okej, Tolkien jest super, ale nie zaczynajcie od Tolkiena. I wtedy serce tej 14-15-letniej Anity krwawi, bo to była moja pierwsza fantastyka. Książka, którą czytałam naprawdę kilka razy, którą po prostu, no wiecie co, mega mocno kochałam. Potem oczywiście były ekranizacje i wszyscy czytali Tolkiena i też strasznie cieszyłam się z tego powodu, że wszyscy czytają Tolkiena. Także jeżeli chodzi o Tolkiena, ja uważam, że to jest książka, od której można rozpocząć swoją przygodę z fantastyką, bo czemu nie? I to jest ojciec fantastyki, to jest po prostu coś fenomenalnego, więc u mnie zaczęło się od Władcy Pierścieni, potem był dopiero Hobbit. Hobbit jest taki bardziej dziecięcy, można powiedzieć, a potem właśnie jeszcze inne dzieła, więc tak, jeżeli chodzi o Tolkiena, więc dobra, przejdę może dalej. Przejdę może teraz do Szekspira, żeby o nim nie zapomnieć. Sen nocy letniej Szekspira. Moja ulubiona komedia. Zawsze lubiłam też Burzę. Burza i Sen nocy letniej to były moje dwie ulubione komedie Szekspira, ale gdybym miała wybrać tę lepszą, to jednak Sen nocy letniej, ponieważ też ekranizacja trochę na to wpłynęła. Była ekranizacja w 99 roku bodajże. Jeżeli chodzi o tę ekranizację, tam akurat akcję przeniesiono do XIX wieku, ale nie szkodzi, bo i tak ta ekranizacja była świetna, takie trochę... Wydaje mi się, że to była wierna adaptacja tej sztuki. Kiedyś bardzo mi się ten film podobał, jakby co, jest dostępny w HBO Max, więc polecam. Także jeżeli chodzi o Sen nocy letniej, w ogóle ja bardzo lubiłam Szekspira. Pokochałam go dzięki lekcjom języka polskiego, bo tam omawialiśmy Macbetha, Hamleta, chyba Romo i Julię, być może coś jeszcze. No i właśnie wtedy poznałam Szekspira i wtedy zaczęłam czytać wszystkie dostępne, mam wrażenie, dzieła Szekspira, wszystkie dostępne oczywiście w naszej bibliotece i bardzo mocno je kochałam. I właśnie Sen nocy letniej, przecież ta historia jest fenomenalna. To jak tam łączy się rzeczywistość z taką baśniowością. Chodzi o to, że mamy tam królową Tytanię, króla Oberona, oni są ze świata elfów, trochę się poprztykali. Mamy też ludzi, Lizandra zakochanego w Hermie, Hermia zakochana jest w nim, ale Hermia nie może być z Lizandrem, ponieważ jej ojciec chce, żeby ona była z Demetriuszem, którego w filmie chyba grał Christian Bale, więc Demetriusz szaleje za Hermią, a za Demetriuszem szaleje przepiękna Helena, nieszczęśliwie zakochana w Demetriuszu. No słuchajcie, to co się w ogóle wydarzyło w trakcie tej jednej nocy, to była chyba nawet noc świętojańska, tak mi się wydaje, i to było przed weselem królowej Amazonek Hipolity i ateńskiego księcia chyba Tezeusza, tak mi się wydaje, więc... jeżeli chodzi o Sen nocy letniej, naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno kocham. To jest moja ulubiona komedia Szekspira. Także pozostając jeszcze w moich licealnych czasach i może zahaczając o fantastykę, wracamy do fantastyki. Dobra, zacznijmy sobie od Harry'ego Pottera. Miałam 16 lat, kiedy zabrałam się za Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Właśnie wtedy były już dostępne te trzy książki, bo wcześniej oczywiście no dużo osób czytało Harry'ego Pottera. Mam wrażenie, że wszyscy czytali Harry'ego Pottera, że wcześniej nie spotkałam się z czymś takim, żeby każdy czytał Harry'ego Pottera, każdy czytał jakąś konkretną książkę, to było totalne szaleństwo, no więc gdy widziałam, że wszyscy czytają czytają Harry'ego Pottera, mój brat, mój kuzyn, moja kuzynka, moja koleżanka, ktoś tam jeszcze, no to co robiła Anita? Oczywiście ja nie będę tego czytać. No ale w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, spróbuję, no i zaczęłam czytać Kamień Filozoficzny. I pamiętam, jak siedziałam w szkole na korytarzu, czytając Kamień Filozoficzny, kończyłam Kamień Filozoficzny i płakałam, że Harry mi zaraz tutaj umrze. I moja koleżanka, przyjaciółka Iza mówiła, Anita, nie, no masz kolejną książkę, Harry Potter, komnata tajemnic, Harry musi przeżyć, więc okej, dobra, czytam Harry'ego Pottera, komnatę tajemnic i pod koniec znowu wryk, że może Harry Potter zaraz mi tutaj zejdzie, więc ona, nie, nie, Anita, masz kolejną książkę, Harry Potter i więzienia z kabanu, więc właśnie tak, gdy przeczytałam to, wiedziałam, że będą kontynuacje i czekałam na te kontynuacje i też pamiętam, że kiedyś uciekłam z lekcji biologii, poszłam na wagary, żeby pójść na Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny po raz enty, ponieważ mama mojej koleżanki pracowała w jakiejś tam szkole i szła z dzieciakami do kina na Harry'ego Pottera, więc Ola zapytała mnie, czy chcę iść z nią na Harry'ego Pottera komnatę, Kamień Filozoficzny, więc tak, oczywiście, jak najbardziej, także zamiast biologii był Kamień Filozoficzny. Hermiona pewnie byłaby bardzo niepocieszona, widząc, co zrobiłam, że wybrałam kino zamiast lekcji biologii, no ale co zrobić, życie, więc Harry Potter to też była totalna obsesja, no i generalnie rzecz biorąc, może tylko odniosę się do J.K. Rowling, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie ona ma poglądy, tylko że nie jestem w stanie w związku z jej poglądami nagle przekreślić tych wszystkich lat fascynacji Harry Potterem. Nie jestem w stanie nagle, wiecie, zapomnieć o tych książkach, bo naprawdę
naprawdę one były dla mnie też takie dosyć przełomowe, bo jak widzieliście, jeżeli chodzi o moje licealne lata, czytałam głównie klasykę i nagle pojawił się Harry Potter i on był dla mnie taki bardzo przełomowy i bardzo miło spędzałam przy nim czas, więc te książki zawsze, niezależnie od opinii J.K. Rowling, będą dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne, więc Harry'ego Pottera bardzo mocno kocham, tak samo jak niekończącą się opowieść Michaela Ende, Die unendliche Geschichte. Czytałam to po raz pierwszy po niemiecku, ale mój niemiecki egzemplarz zostawiłam w szkole, żeby służył innym osobom. Chodzi o egzamin DZ2, trzeba było wybrać sobie jakieś tematy pracy dyplomowej. No i ja wybrałam sobie temat nawiązujący do wyobraźni, do książek, internetu, czy internet jest zagrożeniem dla wyobraźni, jakieś takie tam rzeczy. No i właśnie stwierdziłam, że zrobię to w oparciu o niekończącą się opowieść. Bardzo lubiłam ten film w dzieciństwie, więc stwierdziłam, dobra, biorę się za książkę. I jakie moje zdziwienie było, słuchajcie, gdy dobrnęłam gdzieś tak do połowy książki i nagle film się skończył. Halo, ale co jest grane? Okazało się, że film jest ekranizacją zaledwie połowy książki. No i oczywiście film bardzo mocno przeżywałam, książkę też, zwłaszcza Atreyu, Artax, Bagna. Wiecie, o co chodzi, jeżeli czytaliście, jeżeli oglądaliście. No więc potem się okazało, że mamy tutaj przygodę też Bastiana Baltazara Baxa w świecie fantazjany i one równie były takie fascynujące jak pierwsza część tej książki, więc nie wiem, czemu to nie doczekało się ekranizacji. To znaczy, dlaczego ta ekranizacja, której w sumie ta druga część się doczekała, była taka beznadziejna i taka trochę połeb i bardzo jej nie lubię, więc niekończąca się historia Michaela Ende, jak widzicie, znowu mam tutaj to wydanie, właśnie replika tego wydania, które widzimy w filmie, tylko trochę mniejszej wersji, bo kocham niekończącą się historię, więc musiałam to mieć, także jeżeli chodzi o moje czasy licealne, zakończymy je książką Ojciec Chrzestny. Mam tutaj całą trylogię Mario Puzo, jest to książka, dzięki której wydaje mi się, że, czy ja mówiłam o Nędznikach, że to była taka jedna z pierwszych książek, które wzięłam ze sobą na spacer, że chodziłam do szkoły codziennie właśnie z nędznikami, którzy byli bardzo ciężcy, bo miałam taką cegiełkę, no i właśnie czytałam sobie tę książkę, oczywiście starałam się ogarniać, co się wokół mnie dzieje i tak szłam sobie do szkoły codziennie i Ojciec Chrzestny to też taka książka, którą pamiętam, że brałam na spacer. Pamiętam, jak wzięłam tę książkę ze sobą na basen, jakoś 6 rano szłam na basen, czytałam Ojca Chrzestnego, spotkałam takich dwóch chłopaków, z którymi sobie fajnie pogadaliśmy, więc to było w sumie nawet fajne. Mam w ogóle fajne wspomnienia właśnie też z moich spacerów z książkami, jak różne osoby mnie zaczepiały, żeby zapytać o książkę, no i potem sobie gadaliśmy, więc to było fajne. Także jeżeli chodzi o Ojca Chrzestnego, to jest bardzo niepopularna opinia, bo wiem, że bardzo dużo ludzi lubi ekranizacje. Ja za ekranizacjami nie przepadam. To znaczy wiem, że są świetne, Marlon Brando cudowne, ale jednak mam wrażenie, że książki były jakieś takie pełniejsze. Nie wiem, bardziej mi się podobają od ekranizacji filmów. Do książek na pewno chętnie sobie gdzieś tam kiedyś wrócę, natomiast jeżeli chodzi o filmy, raz widziałam i wystarczy. Więc jeżeli chodzi o Ojca Chrzestnego, dzięki tej książce zaczęłam wchodzić w też takie trochę jak gangsterskie klimaty. Też na przykład zajarałam się Chłopcami z Ferajny, obejrzałam ten film właśnie, bo pamiętałam o Ojcu Chrzestnym i chciałam jakieś takie mafijne rzeczy, więc to jest właśnie książka, która rozbudziła we mnie mniej więcej takie zainteresowania, jeżeli chodzi o literaturę, o filmy, takie bardziej mafijne klimaty i naprawdę bardzo mocno ją kocham. Także teraz przejdziemy sobie do czasów studenckich. Jeżeli chodzi o moje czasy studenckie, właśnie nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z tymi książkami, bo w sumie nie pamiętam, kiedy je przeczytałam. Jeżeli chodzi o studia, najbardziej pamiętam tę książkę, Mgły Avalonu, Marion Zimmer Bradley i znowu bardzo kłopotliwa autorka, ponieważ 2 lata temu jakoś tak pisaliście mi o tym i potem sobie o tym poczytałam. Okazało się, że Marion Zimmer Bradley promowała pedofilię, wykorzystywała seksualnie swoją córkę, wykorzystywała seksualnie inne dzieci, więc brakuje mi słów, po prostu brakuje mi słów, ale znowu, generalnie tak, dowiedziałam się też, że teraz zysk ze sprzedaży jej książek, bo Marion Zimmer Bradley już nie żyje, przeznaczony jest na jakąś fundację dla dzieci, więc w sumie nie wiem, czy namawiać do czytania jej książek, czy nie, bo nie wiem, co z tym fantem zrobić. Generalnie rzecz biorąc, to jest książka napisana przez potwora, można powiedzieć, ale z drugiej strony to jest właśnie ta książka, z którą też mam bardzo miłe wspomnienia. Czytając ją, nie miałam oczywiście zielonego pojęcia o tym, jakim człowiekiem jest Marion Zimmer Bradley i wzięłam ją ze sobą na wykopaliska. To były moje pierwsze wykopaliska, studiowałam archeologię, gdyby ktoś nie wiedział, więc wzięłam ją na te wykopy i po każdych wykopach, każdego dnia kładłam się na trawie i czytałam Mgły Avalonu. To jak ta książka wciągnęła mnie w świat legend arturiańskich, to jest coś niesamowitego. Widziałam też ekranizację, która bardzo mi się podobała i co mi się
się spodobało to, że mamy tutaj legendy arturiańskie opowiedziane z perspektywy kobiet, opowiedziane z perspektywy Morgiany. Bardzo mi się to podobało. Więc pamiętam też, jak chuchałam, dbałam o tą książkę, bo to była książka z biblioteki oczywiście, którą wzięłam ze sobą na wykopy, żeby nic się nie stało, żeby jej nie pobrudzić. Więc mam bardzo miłe wspomnienia z tą książką. Później właśnie kupiłam sobie to wydanie, a później dowiedziałam się, jakim człowiekiem była Marion Zimmer Bradley. I choć teraz nie wiem, czy chciałabym przeczytać jakąś jej książkę, tak, no niestety tej nie pozbędę się z półki, ponieważ mam zbyt dużo, zbyt fajnych wspomnień z nią związanych, więc no Mgły Avalonu to mimo wszystko książka mojego życia. Tak samo jak Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, aczkolwiek nie potrafię tej książki umiejscowić w czasie, kiedy ją przeczytałam. Bo nie pamiętam tego, zdecydowanie żywsze wspomnienia mam, związane z ekranizacją, którą oglądałam milion razy z moją sąsiadką Anią. Siedziałyśmy i oglądałyśmy i uwielbiałyśmy Scarlett O'Hara, i to jej przywiązanie do Tary, i to jak Scarlett O'Hara się zmieniała, i oczywiście te jej sukienki, jej stroje, zielona sukienka uszyta z zasłony. Więc jeżeli chodzi o książkę, tutaj też ta książkowa Scarlett O'Hara, pierwowzór Scarlett O'Hary filmowej, też jest rewelacyjny. To jest taka bardzo współczesna kobieta, mogłabym powiedzieć. Kobieta, która spokojnie odnalazłaby się w dzisiejszych czasach i bardzo mocno ją kocham. To jest chyba jedna z najlepszych bohaterek literackich ever, więc Przeminęło z wiatrem bardzo mocno polecam. Tak samo jak Portret Doriana Graya. Pamiętam, że robiłam reread tej książki, gdy omawiałam ją na kanale, ale też nie pamiętam dokładnie, kiedy ją przeczytałam. Wiem tylko, że jest to książka, którą można czytać i czytać i czytać i za każdym razem coś nowego z niej tutaj wyciągać, więc bardzo mocno ją lubię i od razu zaczęłam myśleć o Benie Barnesie. Generalnie rzecz biorąc, ekranizacja jest gorsza od tej książki, ale Ben Barnes, sami rozumiecie, Ben Barnes jest moim Dorianem Grayem. Za każdym razem, gdy myślę o Dorianie Grayu, widzę przed oczami właśnie Bena Barnesa w tej roli, po prostu był niesamowity, także tę książkę też bardzo mocno polecam, tak samo jak Myszy i ludzie. Myszy i ludzie to jest bardzo krótkie, bardzo treściwe i wzbudzające naprawdę bardzo dużo emocji. Gdy sięgnęłam po tę książkę, nie spodziewałam się, że ona tak bardzo mną wstrząśnie, że wywoła tyle emocji, zwłaszcza, że ona liczy zaledwie, ile ona ma stron? 119 stron i tyle emocji, to jest coś niesamowitego, naprawdę bardzo mocno polecam. No i przechodzę do... To chyba tyle, jeżeli chodzi o moje czasy studenckie, chociaż to być może czytałam za czasów BookTube'a. Już nie pamiętam, kiedy czytałam Myszy i ludzi. Tego też nie potrafię jakoś tak umiejscowić w czasie. Na pewno jednak potrafię umiejscowić to, bo to czytałam po studiach. Dostałam dzięki tej książce pracę w redakcji, bo przyszłam na praktyki i dostałam do czytania Akademię Wampirów i pamiętam, jak bardzo nie chciałam tego czytać, ponieważ byłam po lekturze Zmierzchu i nie chciałam żadnych takich, wiecie, młodzieżowych historii o wampirach, ponieważ Zmierzch był naprawdę bardzo, bardzo słaby, więc jeżeli chodzi o Akademię Wampirów, dobra, wzięłam, przeczytałam, to znaczy, tak zabrałam za tę książkę, podchodziłam do niej jak, to się mówi, pies do jeża, czy jakoś tak, dobra, spróbujemy, no muszę to przeczytać, to muszę, dobra, muszę napisać recenzję, chcę dostać pracę w redakcji, czytamy. I nagle miłość, słuchajcie, miłość. I najgorsze w tym wszystkim było to, że ja te książki czytałam dopiero w momencie premiery, czyli musiałam czekać na premiery kolejnych tomów. I za każdym razem, kiedy przychodziłam do redakcji, bo dostałam tę pracę, przychodziłam do redakcji i widziałam na stole nowy tom Akademii Wampirów. Mówiłam szefowi, że wychodzę, muszę dowiedzieć się, co tam dalej z Dimką, z Rose, bo naprawdę to podejście do wampirów w tej książce bardzo mi się spodobało i ta relacja Rose z Dimki. Jeszcze był Adrian i Waszkow, ale ja zawsze byłam team Dimka, więc pamiętam też te emocje, które te książki we mnie wzbudziły, jak Pocałunek Cienia. Pamiętam, że gdy przeczytałam tę książkę, to bardzo długo przeżywałam to, co wydarzyło się na jej kartach pod koniec, niemalże zawał. I najgorsze w tym wszystkim było to, że musiałam nie wiadomo ile czekać na kolejny tom. Więc jeżeli nie czytaliście jeszcze Akademii Wampirów, jeżeli teraz dopiero zaczęliście ją czytać dzięki wznowieniom, bo Poradnia K, to wydawnictwo, wznawia teraz te książki, to podejrzewam, że czeka was to samo, co mnie. Czyli kiedy pojawi się Pocałunek Cienia, bo dopiero pojawił się chyba drugi tom w Szponach Mrozu, to potem będziecie musieli czekać na kolejny tom i też będziecie musieli zmagać się z tymi emocjami, z którymi ja się zmagałam, gdy czytałam Pocałunek Cienia. Naprawdę rewelacyjne to się składa z 6 tomów i naprawdę bardzo mocno kocham. Także teraz przechodzimy sobie do moich czasów takich booktubowych i myślę, że czasy booktubowe zaczniemy od Gry o Tron, Saga Pieśni Lodu i Ognia, George'a R.R. Martina. Nie wiem, czy pamiętacie Miesiąc z Martinem, jakoś tak to miało być, czy Tydzień z Martinem.
Co ja w ogóle wtedy wymyśliłam? Chyba co miesiąc miałam nowego Martina mieć, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie przeczytałam oczywiście całość, ale filmy nagrałam chyba tylko o tych trzech pierwszych częściach. I oczywiście czekam na Wichry Zimy, Sanowi Wiośnie. I dlatego zastanawiam się, czy w ogóle te książki powinny trafić do tego zestawienia, ponieważ George R.R. Martin tak nam podpada, że nie pisze tych kolejnych części, bo wiecie, chciałabym wymazać z pamięci totalnie zakończenie 8 sezonu Gry o Tron. Chciałabym, żeby to zupełnie inaczej się potoczyło. Jestem ciekawa, co wymyśli George R.R. Martin i no, sami rozumiecie, genialna polityka, genialni bohaterowie, to wszystko jest genialne w tych książkach, więc bardzo mocno je kocham i to jest taka moja druga chyba ulubiona fantastyka po Tolkienie, czyli najpierw Tolkien, potem George R.R. Martin tam gdzieś tam w moim zestawieniu prywatnym. Naprawdę bardzo mocno kocham Grę o Tron i chyba nie muszę rozwodzić się za bardzo nad tymi książkami, bo doskonale je znacie, albo czytaliście, albo znacie serial, który był dosyć wierny do pewnego momentu, więc bardzo mocno kocham. No i przechodzę do Riordana. Riordan w tym zestawieniu to też oczywista oczywistość. Tutaj reprezentują go książki Zagubiony Heros oraz Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, czyli pierwszy tom Persiaka i pierwszy tom olimpijskich herosów, mam tu jeszcze Apolla i tak dalej. Jak wiecie, kocham Ricka Riordana. Ricka Riordana, który otworzył mnie bardzo mocno na takie mitologiczne historie, bo to dzięki niemu zaczęłam czytać takie książki. Jestem mu za to bardzo, ale to bardzo mocno wdzięczna, więc bardzo spodobało mi się to połączenie takiej mitologii ze współczesnością, bardzo w stylu Herkulesa. To jest moja ulubiona animacja Disneya. Może właśnie dlatego tak oszalałam na punkcie książek Ricka Riordana, bardzo mocno je kocham, nie będę się rozwodzić, doskonale to wiecie. Dodam, że w sierpniu organizuję na Instagramie maraton czytania książek Ricka Riordana. Właściwie cały sierpień stoi pod znakiem Ricka Riordana, będą też rozdania z Rickiem Riordanem, więc zapraszam Was do wzięcia udziału w tym maratonie. Wszystkie szczegóły gdzieś tam są na Instagramie. Także po prostu, jeżeli chodzi o Riordana, kocham. Tak samo jak książki Daniel L. Jensen, tutaj reprezentowane przez Porwaną pieśniarkę, od której zaczęła się moja miłość do tej autorki, następnie Królestwo Mostu, Mroczne Niebo. To są wszystkie trzy serie, które na maksa kocham. To są książki mojego życia. Każda książka napisana przez Daniel L. Jensen, mam wrażenie, z marszu staje się książką mojego życia. Także nawet nie wiecie, jak bardzo cieszę się, że Daniel L. Jensen przylatuje do Polski 15-16 września. Będzie w Polsce, będą z nią spotkania. Mogę Wam te spotkania podlinkować, bo dalej można kupić bilety na te spotkania. Ja będę prowadzić spotkanie sobotnie, z tego co pamiętam. Dobrze mi się to wydaje, na targach właśnie fantastyki. Sama oczywiście się o to prosiłam, bo gdy dowiedziałam się, że Daniel L. Jensen jest ściągana do Polski, to oczywiście, halo, czy mogę prowadzić spotkanie z Daniel L. Jensen? No wiecie, Daniel L. Jensen, Bożek, ja bardzo marzę o tym spotkaniu z nią, po prowadzeniu z nią spotkania, no po prostu jaram się tym niesamowicie. Więc Daniel L. Jensen oczywiście też bardzo mocno polecam. To jest fantastyka. Fantastyka z wątkami politycznymi, wątkami miłosnymi, bardzo dobrymi wątkami miłosnymi, ze świetnymi intrygami politycznymi, także Daniel L. Jensen to życie, tak samo jak, słuchajcie, książki Laury Gajego. To jest moja ulubiona fantastyka, jeżeli chodzi o fantastykę taką młodzieżową. Najpierw zaczęło się wszystko oczywiście od Strażników Cytadeli. To jest trylogia, którą polecam tak powiedzmy 14 plus wystarczy mieć, wydaje mi się, tak no, 14-latkom wzwyż. Bardzo mocno polecam Strażników Cytadeli. To jest chyba jedna z najlepszych trylogii, jakie przeczytałam, trylogii młodzieżowych. Jest to trylogia taka, gdzie mamy świat pełen potworów. Trochę w stylu może Breta i Cyklu Demonicznego, tylko w młodzieżowym wydaniu. I uważam, że właśnie te książki też są dobre na początek z fantastyką. I są to książki, które one... bardzo spodobało mi się to zakończenie. Misja Rocks, to jak te książki zostały przemyślane. Mam też wątek miłosny bardzo fajny i mamy świetnych bohaterów. I nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Uważam, że Laura Gajego, ona ma bardzo ciekawe pomysły, jak na przykład w Cyklu Wiecznego Cesarza. Słuchajcie, bo mamy tutaj cesarza, który jest cesarzem Akidami i on żyje sobie 1000 lat i po 1000 lat mniej więcej umiera. No i odradza się w ciele jakiegoś tam dzieciaka, augurzy są specjalnie wysyłani z pałacu, żeby odnaleźć tego dzieciaka, sprowadzić do pałacu, no i wychowywać na przyszłego cesarza, czekać aż właśnie obudzą się w tym cesarzu jego cesarskie moce. W momencie, w którym te cesarskie moce się budzą w tej osobie, w której on się odrodził, to nagle włosy tej osoby stają się właśnie takie białe, jak tutaj na tym rysunku i może nie będę Wam mówić, jakie moce ma ten cesarz, ale
ale to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł. Uważam, że Laura Gallego ma bardzo ciekawe pomysły. To jest akurat powieść jednotomowa i taka 11+, więc w kategorii książek 11+. Dobra, okej, okay, dobra, przyznaję. Tolkien dla 11-latków byłby zdecydowanie za trudny, więc jeżeli 11-latek chciałby rozpocząć swoją przygodę z fantastyką, niech sięga po Laurę Gallego, niech sięga po Cykl Wiecznego Cesarza, ale później bierzcie się za Tolkiena, okej? Okay? Więc właśnie Cykl Wiecznego Cesarza moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobrze napisany, jest bardzo ciekawy, jest bardzo pomysłowy, więc właśnie dlatego stał się moim ulubieńcem. Objęłam tą książkę patronatem, naprawdę bardzo mocno ją kocham. Tak samo jak Klątwa Bogów i to jest w ogóle hit, bo te książki, one są takie dosyć, jakby to powiedzieć, humor w tych książkach nie jest wysokich lotów, to jest taka haremówka typowa, taka fantazy, haremówka fantazy. W życiu nie sądziłam, że pokocham jakąś haremówkę, ale tak się stało. To właśnie Klątwa Bogów, pierwszy tom oszustwo z moim kochanym Sairetem, następnie mamy Perswazję, akurat tych dwóch tomów nie mam, no i 16 sierpnia będzie mój patronat Ból, ostatni tom, i to boli, to naprawdę bardzo mocno boli, zaraz się popłaczę, że to jest już ostatni tom tej przegenialnej serii, która przede wszystkim stoi humorem. Ta fantastyka tutaj powiedzmy, że jest, bo nawet autorkom udaje się stworzyć jakiś taki dosyć ciekawy świat. No i oczywiście bracia Abklęci i Willa, wiecie, jedna dziewczyna, pięciu kolesi, nie no słuchajcie, to jest tak świetne, że to się w głowie nie mieści, więc co mogę wam powiedzieć? No, za każdym razem, kiedy myślę o Klątwie Bogów, od razu zaczynam się uśmiechać, przypomina mi się Malta, gdzie wzięłam te książki ze sobą, też tak do końca do nich nie przekonana i zaczęłam czytać i potem siedziałam, ciągle się śmiałam, jedziemy sobie gdzieś, Tomek, o, podziwia widoczki, a ja nie, czekaj, czekaj, bo tutaj jest akcja, wiesz, ja muszę to czytać, i się siedzę i śmieję. Więc jeżeli chodzi o ulubieńców wszechczasów, tak wiecie, często zachwycam się różnymi książkami, mówię, to jest super, czytajcie, 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 ale czy dana książka staje się moim ulubieńcem, na dobrą sprawę weryfikuje czas, gdy po jakimś czasie stwierdzam, że okej, okay, dobra, ta książka była dobra, podobała mi się w momencie czytania, uważałam, że rozpiernicza system, ale gdy po latach nie czuję, powiedzmy, jakichś takich emocji z nią związanych, to znaczy, że ta książka była dobra, ale jednak nie będzie moim ulubieńcem wszechczasów. A jeżeli z jakimiś takimi książkami wiążą się jakieś takie emocje, miłe wspomnienia, że wiecie, biorę Klątwę Bogów do ręki i automatycznie mam głupawkę, gdy myślę o tej książce, to znaczy, że to jest mój ulubieniec, więc właśnie... Klątwa Bogów, ja wiem, te okładki nie są specjalne, ale nie szata zdobi człowieka, nie okładka zdobi książkę, powiedziała okładkowa sroka, co ja w ogóle mówię, wiadomo, że kocham ładne okładki, ale to jest naprawdę genialne, treść jest świetna, więc bardzo mocno polecam wam te książki. No i przechodzę do Battle Royale. Battle Royale, dalej podtrzymuję to, że Suzanne Collins zerżnęła z tej książki bardzo dużo rzeczy, z tej książki, jak również z ekranizacji Battle Royale, że gdyby nie ekranizacja i ta książka, nie byłoby Igrzysk Śmierci. Wiadomo, że to nie jest, wiecie, taki plagiat, ponieważ Suzanne Collins pozmieniała dużo rzeczy, ale naprawdę mamy w tych książkach sceny 1:1. O, to w ogóle, ja rozumiem, że można mieć podobne pomysły, ale kiedy mamy sceny 1:1 w jednej i w drugiej książce, to nie może być przypadek, więc jeżeli chodzi o Battle Royale, kocham, kocham bardzo mocno, bardzo mi się ta książka spodobała, ponieważ ona ma taki bardzo ciekawie poprowadzony ten aspekt psychologiczny, że wiecie, dzieciaki trafiają sobie na wyspę, cała klasa, i może przeżyć tylko jedna osoba, i przyjaciel po prostu wbija przyjaciela sztylet w plecy. Nie wiadomo, komu można ufać. Może tylko jedna osoba przeżyć. Raz jeszcze podkreślam, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno kocham tę książkę. Aczkolwiek uważam, że Mitsuko o wiele lepsze zakończenie swojego wątku otrzymała w filmie. Tam mi się to podobało bardziej, aniżeli w tej książce. Tak, tylko taka mała dygresja. Więc Battle Royale, błagam was, czytajcie, czytajcie Harry'ego Angel. To jest najlepszy kryminał wszechczasów. Jest on bardzo mroczny. Akcja rozgrywa się w latach 50. Klimat noir, detektyw dostaje zlecenie, żeby odnaleźć piosenkarza, który gdzieś tam zaginął przed laty. No i jeżeli chodzi o tego piosenkarza, słuchajcie, zakończenie tej książki wbija w fotel. Totalnie nie sposób go przewidzieć. Mój Tomek tego nie przewidział, moja koleżanka tego nie przewidziała, wiele osób, którym poleciłam tę książkę, nie przewidziało tego, a autentycznie do ostatniej strony nie wiedziałam, jak to się skończy. To jest rewelacyjne, ale też bardzo mroczne, więc totalnie 18+, zwłaszcza, że mam tam na przykład opis czarnej mszy, zabijanie niemowlaka, tego typu rzeczy, więc książka dla ludzi
o mocnych nerwach, bardzo mocno polecam. Jeżeli chodzi o książki dla ludzi o mocnych nerwach, właśnie mi się przypomniało. Właśnie, bo znowu bym o tej książce nie powiedziała, bo nie mam fizycznego egzemplarza, bo pożyczyłam komuś. Nie mam jak tą książką machać, ale Chore świrusy Tilly Cole. Ta książka jest totalnie książka, totalnie porąbana. Totalnie porąbana. Ona odwołuje się, jest inspirowana Alicją w Krainie Czarów i jest bardzo, ale to bardzo, bardzo brutalna i opisy zabójstw są niesamowicie brutalne w tej książce i też opisy seksu pomiędzy bohaterami też totalnie brutalne i w ogóle dziwne rzeczy tam się dzieją, ale co mi się podobało w tej książce, taki trochę aspekt psychologiczny, bo mamy tutaj bohaterów, którzy od dziecka oni padli ofiarą siatki pedofilów, którą zorganizował ojciec głównej bohaterki, sam był też pedofilem, no i oni po latach mszczą się na tych pedofilach, ale że nasza bohaterka, ona starała się chyba wyprzeć to wszystko, co tam złego jej się przytrafiło, to ona przybrała sobie tożsamość Alicji, no i nasz główny bohater stara się nie wyprowadzać jej z błędu, ona od dziecka uwielbiała Alicję w Krainie Czarów, więc mówi jej, że jest Alicją, to jest Kraina Czarów i idziemy po kolei zabijać, wiecie, Pana Gąsienicę, Kota z Cheshire i tak dalej. I to jest tak niesamowicie mroczne i tak niesamowicie dobre. Trochę też jak Bonnie i Clyde, gdzieś tak trochę pod koniec i nie wiem, no po prostu ja kocham tę książkę, ona jest totalnie porąbana, to jest dark romance, jedyny dark romance, jaki przeczytałam i na razie dziękuję bardzo, nie chcę czytać innych dark romansów, ale on był naprawdę dobry i ja dalej nie potrafię o tej książce zapomnieć, przeczytałam ją chyba z 2 lata temu. Za każdym razem, gdy o niej mówię, gdy o niej myślę, to po prostu te wszystkie emocje się we mnie budzą, które towarzyszyły podczas czytania tej książki, więc polecam fankom, fanom dark romansów, 18+, totalnie 18+, jeżeli jesteście młodsi, co ja tutaj mam? O proszę bardzo, Cykl Wiecznego Cesarza, ale Chore świrusy sobie na razie odpuśćcie, mówię wam całkiem serio, więc teraz przejdziemy sobie do Karen Lynch, bo Skończyłam Wojownika, Karen Lynch i to jest seria Nieugięta, to są książki młodzieżowe, w ogóle zobaczcie, nie, zaczęłam od klasyki, a teraz jeżeli chodzi o BookTube'a, mam tutaj dużo młodzieżówek już, bo ja młodzieżówki zaczęłam czytać w późniejszym wieku i może dlatego zaczęłam tak nimi nagle się jarać, więc jeżeli chodzi o Nieugiętą, Azyl Samotnego Mściciela, to jest idealna seria dla fanów Zmierzchu, Darów Anioła, naprawdę bardzo mocno ją kocham, kocham ją zwłaszcza za i świat, w ogóle ten świat jest tutaj świetnie, świetnie rozpisany, bo to jest urban fantasy i tutaj wiele rzeczy się dzieje i tutaj część z tych znaczników to po prostu znaczniki na to, co zostało w tym świecie stworzone przez autorkę, jakieś różne potwory w tym urban fantasy, to było naprawdę fajne, więc świat jest na pewno świetny i humor jest fajny i generalnie rzecz biorąc bohaterowie i Sara i Nicholas, którzy ze sobą rozmawiają, słuchajcie, bohaterowie, którzy ze sobą rozmawiają, dzieją się złe rzeczy, zamiast strzelać fochami, zamiast jakichś tam niedomówień, oni siadają i ze sobą rozmawiają. No po prostu kocham coś takiego, a jeżeli chodzi o Wojownika, tutaj wydaje się, czytając te książki, że ten romans, on tak bardzo wolno się rozwija, bo tutaj mamy świetny romans, ale czytając Wojownika widać, że no po prostu Nicholas, on już tam wcześniej czuł coś do Sary, ale musiał się bardzo mocno powstrzymywać tam z różnych powodów, nie mogę wam powiedzieć dlaczego, żeby nie było spoilerów, więc błagam was, czytajcie Wojownika, czytajcie te książki, bo są po prostu przegenialne. Wojownik jakby co, opowiada tą samą historię, co w trylogii Nieugięta, tylko z perspektywy Nicholasa. Tutaj mamy właśnie perspektywę Sary, tu perspektywę Nicholasa, więc bardzo mocno polecam, bo to jest po prostu coś świetnego, także teraz przejdziemy sobie do... Może zostaniemy jeszcze na chwilę w młodzieżowych klimatach, do Mojej przyjaciółki opętanej, aczkolwiek to są młodzieżowe klimaty w stylu, no nie wiem, Stranger Things, bo lata 80, wiadomo, że jak ktoś ma, nie wiem, lata 80, to wszyscy mówią Stranger Things, więc Stranger Things i też taki horrorowaty klimat, więc to jest taki horror młodzieżowy, ja tak tę książkę określam. Właśnie akcja rozgrywa się w latach 80, główna bohaterka robi wszystko, co w jej mocy, żeby ocalić swoją przyjaciółkę, która została opętana przez demona i ta scena egzorcyzmów pod koniec, to jest najlepsza, najbardziej mistrzowska scena egzorcyzmów ever, naprawdę bardzo mocno kocham tę scenę i też bardzo podoba mi się to, że tytuł każdego rozdziału to tytuł jakiejś piosenki z lat 80. Don't You Forget About Me. Boże, kocham tę piosenkę, ostatnio ciągle jej słucham. No i właśnie czytając tę książkę zapętlałam sobie piosenkę z każdego rozdziału, nawet jeżeli do końca nie pasowały mi te piosenki do tego, co działo się na kartach tej książki, nieważne. Zapętlałam, słuchałam i to był niesamowity klimat i naprawdę rewelacyjna książka, którą zawsze i wszędzie będę polecać, Obudzona trzecia w nocy, obudzona o trzeciej w nocy, Boże, już mam tutaj w głowie i przejęzyczenia, bo długo gadam. Też powiem wam, że polecam, wiecie, po prostu generalnie bardzo mocno kocham tę książkę. No i tak samo kocham Upiora opery Gastona Leroux. To jest, słuchajcie,
To jest powieść gotycka. Bardzo, bardzo dobra. Wydaje mi się, że możecie kojarzyć historię Upiora Opery, chociażby z jakiejś tam ekranizacji musicalu, więc nie będę się rozwodzić, ale pamiętam, że gdy czytałam tę książkę, byłam bardzo zaskoczona tym całym Upiorem Opery, bo spodziewałam się czegoś zupełnie innego od tego, co otrzymałam. Ta historia w gruncie rzeczy momentami jest smutna, jest piękna, napisana pięknym językiem, w ogóle przepięknie wydana przez Vespera, więc naprawdę bardzo mocno kocham. Tak samo jeżeli chodzi o Vespera, zapomniałam wyciągnąć, gdzie to jest tam, Zewnocnego Ptaka, to wam to wkleję. Zewnocnego Ptaka, też Magiczne Lata i Dziedzictwo Asherów. Jakakolwiek książka McCammona. Na razie czytałam te trzy. I te trzy są moimi ulubieńcami. Te trzy wzbudzają we mnie niesamowite emocje. Czekam z niecierpliwością na kolejną część Zewnocnego Ptaka i Dziedzictwo Asherów. Ostatnio czytałam i bardzo mi się podobało, bo w Dziedzictwie Asherów to były takie świetne elementy grozy, że autentycznie trochę żałowałam, że nie poczekałam z tą książką do tego deszczu, który ostatnio był, do burz, bo to jest idealna książka, żeby, wiecie, tak czytać ją wieczorem, kiedy jest burza za oknem i wtedy poczuć tą grozę tej, jak to się nazywała, ta twierdza Asherów, nie no, po prostu słuchajcie, ta książka jest rewelacyjna, jeżeli lubicie powieści grozy, bardzo mocno polecam, także zostały mi tutaj trzy książki, więc zbliżamy się powoli do końca. Zaczniemy sobie od Jojo Moyes. Jojo Moyes, Me Before You. Jezu, jak ja tę książkę kocham. To jest chyba jedyna obyczajówka w tym zestawieniu, tak mi się wydaje. Dobra, za obyczajówkę, dobra, Myszy i Ludzie, ale tak to nie mam za bardzo tu obyczajówek, jak widzicie. Powieści historyczne, albo teraz młodzieżówki czy fantastyka, to są książki mojego życia, więc to jest wyjątkowa pozycja dla mnie. Me Before You, Zanim się pojawiłeś, After You. Ta książka powinna zostać spalona, wyrzucona przez okno za największy spoiler ever, więc jeżeli chodzi w tytule, więc jeżeli chodzi o te książki, ja osobiście je bardzo mocno lubię z uwagi na postać Lou Clark, z którą bardzo mocno się utożsamiam, ponieważ Lou Clark, ona z jednej strony no, ubiera się kolorowo, ja też miałam kiedyś fazę na takie kolorowe ciuchy, ubiera się kolorowo, wydaje się taka bardzo pozytywna i optymistyczna, a jednak gdzieś tam skrywa jakiś sekret, jakąś tam tajemnicę dosyć bolesną, do tego nie potrafi odnaleźć się jakoś w świecie, boi się podjąć pewnych działań, no i właśnie tutaj Will pomaga jej z tymi tam pewnymi krokami, żeby je zrobić do przodu. I ta historia, generalnie rzecz biorąc, Will i Lou, zaraz się popłaczę, bo jeżeli czytaliście, oglądaliście film, wiecie jak to się kończy, to w ogóle książka, która też porusza dosyć trudny temat, ale też na razie może nie będę go tutaj poruszać, bo nie chcę spoilerować, więc Me Before You, naprawdę bardzo mocno kocham i ta droga, którą przeszła Lou Clark na kartach tych trzech książek jest rewelacyjnie opisana moim zdaniem, więc są jedyne książki Jojo Moyes, które tak bardzo mocno lubię, bo czytałam też i coś tam, Srebrną Zatokę, to było okej, ale bez takich wielkich emocji, jakie wzbudziły we mnie te książki i jakieś tam inne książki, więc dobra, Me Before You, bo zaraz się popłaczę, gdy, wiecie, myślę o tym zakończeniu, więc pomyślmy teraz o czymś przyjemniejszym i tym czymś przyjemniejszym jest Pieśń Pustyni Grzegorza Wielgusa. Po prostu nie wiem, czy ta książka powinna trafić teraz do tego zestawienia, bo przeczytałam ją całkiem niedawno, więc te emocje dalej są we mnie żywe, ale czytałam ją 2 czy 3 miesiące temu, a dalej te emocje są żywe. Za każdym razem, kiedy myślę o Karamisie, który jak dla mnie jest takim połączeniem Atosa właśnie z Trzech Muszkieterów z Maximusem z Gladiatora. Mamy tu motyw gladiatorów, mamy świetną fantastykę, mamy Astris, która jest glifotwórczynią, która potrafi odczytywać tajemnice ludzi, którzy spisali jakieś księgi na podstawie ich pisma. Mamy Terisa, który wtapia się w cienie innych ludzi, bo jest złodzieje, w ogóle, wiecie co, generalnie to, jakie on ma umiejętności i to, ile tu jest zwrotów akcji, elementów zaskoczenia i ciekawie poprowadzony wątek właśnie Zira Karamis i być może będzie tu ktoś jeszcze, wydaje mi się, że będzie tutaj jakiś trójkąt miłosny w kolejnym tomie i motyw gladiatorów, ja dalej mam obsesję na punkcie tej książki, nie potrafię o niej zapomnieć. To jest książka 100% w moich klimatach, naprawdę nie spodziewałam się, że przeczytam książkę polskiego autora, która tak bardzo do mnie przemówi, chodzi o fantastykę, więc w ogóle czekajcie polskiego autora, czy ja tu mam polskich autorów, to jest chyba mój jedyny polski autor, teraz tak sobie zaczęłam myśleć, chyba tak, więc proszę bardzo, mój jedyny polski autor, Grzegorz Wielgus, Pieśń Pustyni, naprawdę mega mocno kocham, jakby co ta książka też jest dostępna w BookBeat, tak samo jak Harry Potter, bo zapomniałam, Harry Pottera też polecam w audiobooku, bo jest bardzo fajnie czytany, Pieśń Pustyni też bardzo mocno polecam, tak samo jak Egipcjanina Sinue, więc jeżeli chodzi o Egipcjanina Sinue, to jest właściwie książka, którą odkryłam dzięki audiobookowi, pewnego dnia sobie siedziałam, przeglądałam BookBeat, co tam mają i patrzę, o, Egipcjanin Sinue,
miałam ochotę właśnie na jakieś takie egipskie książki, też tak trochę szukałam czegoś egipskiego, bo też widziałam właśnie w Empiku tę książkę, tylko w innym wydaniu. No i potem zobaczyłam ją w BookBeat i stwierdziłam, dobra, to jest znak, biorę się za Egipcjanina Sinuę. Zaczęłam słuchać i przepadłam. Słuchajcie, co jest najciekawszego w tej książce, to to, że ona odkrywa przed nami starożytny świat. Nie tylko Egiptu, ale też innych krajów, które odwiedza nasz bohater. No i jest to fiński klasyk. Jest to książka napisana przez fińskiego autora. W życiu nie sądziłam, że będę miała wśród ulubieńców książkę napisaną przez fińskiego autora, więc proszę bardzo, fiński autor Mika Waltari, Egipcjanin Sinuę. Książka bardzo, ale to bardzo mam wrażenie życiowa, bardzo uniwersalna. Sinuę jest... ja bardzo lubię postać Sinuę i tak trochę ubolewałam nad tym, co tam się gdzieś tam przytrafiało. Jest to książka, w której będziecie mieć wszystko, akcję, przygodę, też powiedzmy romans, też co będziecie mieć, no starożytny świat, różne uniwersalne prawdy, jakieś tam rzeczy związane, nie wiem, z władzą. No generalnie, wiecie co, bo zaczęłam myśleć o tym audiobooku. Zaczęłam myśleć o tym audiobooku, bo tego audiobooka czytał chyba Filip Kosior, zaraz wam powiem. I on to zrobił fenomenalnie. Moment, już sprawdzam. Egipcjanin Sinuę, bo nie pamiętam, ale to chyba czytał Filip Kosior i chyba też dlatego... A nie, czekajcie! Marcin Popczyński! Marcin Popczyński, czyli Marcin Popczyński dołącza do mojego super trio najlepszych lektorów ever, obok Filipa Kosiora i Marka Walczaka, dobrze mówię, jeżeli chodzi o... Dobra, najwyżej to poprawię, jeżeli chodzi o nędzników oraz... Hrabiego Monte Cristo, więc dobra, mamy tutaj Marcina Popczyńskiego, w ogóle co on jeszcze czyta? Niespokojnych ludzi, o, mężczyzna imieniem Owe, dużo osób polecało mi mężczyznę imieniem Owe, więc może sobie to przeczytam. Także właśnie Egipcjanin Sinuę w jego wykonaniu też był świetny i to jest bardzo dobra książka, którą oczywiście jak każda normalna osoba po przesłuchaniu audiobooka wzięłam i kupiłam, żeby postawić na półce, chociaż nie mam tutaj miejsca na książki, tak samo zrobiła moja koleżanka Aga na Instagramie, były sobie książki. Aga, pozdrawiam cię serdecznie. Poleciłam Adze audiobooka, przesłuchała tego audiobooka, zakochała się w tej książce i też kupiła sobie papierowy egzemplarz. Więc właśnie bardzo mocno wam polecam i raz jeszcze przypominam o kodzie do BookBeat. Anita, przetestujcie sobie tą aplikację i wysłuchajcie Egipcjanina Sinuę. Wysłuchajcie Pieśń Pustyni czy inne różne książki, tam jest duża biblioteka, na pewno coś dla siebie znajdziecie, bo może odkryjecie swoją nową miłość, tak jak ja odkryłam Egipcjanina Sinuę, totalnie od czapy odkryłam nagle książkę mojego życia. Więc tym akcentem myślę zakończymy ten dosyć długaśny film, jak mnie mam, jak zwykle milion dygresji. Bardzo was za to przepraszam, aczkolwiek nie wspomniałam o jeszcze jednej rzeczy, wiecie co? Odnośnie Tolkiena, cofamy się do Tolkiena. Jak wam mówiłam, moi przyjaciele czy tam znajomi w liceum bardzo mocno mnie wspierali w tych moich pasjach związanych z książkami, więc gdy miałam taką fazę na Tolkiena, pamiętam, że na 18 urodziny dostałam od moich przyjaciółek taki plastikowy łuk z jakimiś takimi beznadziejnymi strzałkami, bo wiecie, mały budżet, małe miasto, zero internetu, jakichś tam, wiecie, zakupów internetowych, więc trzeba było być kreatywnym. No i dziewczyny kupiły mi taki plastikowy, zabawkowy łuk i pamiętam, jak się strasznie jarałam, że jestem elfem i strzelałam z tego łuku. Więc właśnie tak, bardzo kocham moich przyjaciół za to, że zawsze wspierali moje pasje i te książkowe szaleństwa, także to są właśnie moi ulubieńcy. Jestem ciekawa, jakich ulubieńców wy macie, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej i też możecie napisać, co sądzicie o tych książkach, które ja kocham. Nawet jeżeli czegoś nie lubicie, nie złamiecie mi serca. Nie ma takiej opcji. Ja za bardzo kocham te książki, żeby przyjąć ze siebie jakąś negatywną opinię. Okej, przyjmę ją do wiadomości, ale na pewno się nią nie przejmę, więc się tym nie przejmujcie i piszcie, jeżeli coś wam też nie podpasowało, bo wiadomo, nie ma książki, która podobałaby się wszystkim. Także bardzo wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!